To jest cysterna, jedna z najprostszych, jednokomorowa. Po czym poznać, że cysterna jest jednokomorowa? No, po ilości rurek, które wychodzą z dołu. Tutaj jest jedna. To, że jest jedna rurka wychodząca, to nie znaczy, że cysterna jest jednokomorowa, ponieważ czasem cysterna może być na przykład trzykomorowa, a spust, czyli zlewa się produkt ze wszystkich komór przez jeden zawór spustowy. Ale ta akurat jest jednokomorowa, tutaj widać tam, że jest jedna rura i nie dochodzą do niej żadne inne, czyli to jest najprawdopodobniej cysterna jednokomorowa. To jest zawór spustowy, przez niego się rozładowuje produkt cysterny, aczkolwiek można też przez niego ładować od dołu cysternę jakimś płynem. W zawodzie kierowcy cysterny trzeba posługiwać się jednym z języków, albo niemieckim, albo angielskim, albo francuskim, ewentualnie włoskim, ponieważ zdarza się, że na załadunkach, w szczególności w Belgii i w Holandii, przed załadunkiem kierowca musi przejść taki test. Najpierw ogląda taki film instruktażowy w języku, który tam umie, a potem zdaje test ze znajomości tych przepisów. Dlatego niestety trzeba umieć chociaż te podstawowe zwroty. To jest zawór spustowy, czyli drain well. Ja tam się posługuję językiem angielskim, choć uczę się też niemieckiego powoli, tych podstawowych zwrotów, żeby mi było łatwiej. Drain well albo exit well, czyli wyjściowy zawór, albo end well, czyli końcowy zawór, bo to jest ostatni zawór z cysterny. Tutaj się go otwiera, zamyka. Dobra. Ja go może zamknę. Tu jest zaślepka. Jedną ręką sobie. No dobra. Nie istotne. Tutaj jest pipe, czyli rura do rozładunku, do załadunku. Po drugiej stronie jest taka sama pipe po angielsku. Tu z tyłu do oznaczeń, jaki ładunek niebezpieczny się przewozi. Naklejki to label po angielsku. Dobra, to spróbujemy dalej. Tutaj jest gaśnica, czyli extinguisher. No dobra, tutaj, co my tu mamy? Tu jest przód cysterny. Tu jest przód cysterny. I tutaj tak. Tutaj tą rurą podłączam tą rurę. Tu jest kompresor zamontowany w ciężarówce, który służy do tworzenia ciśnienia.
tą rurę odpinam. Tą rurę odpinam. O. I podłączam ją tutaj do tej pierwszej rury. Tu ją podłączam, ja ją od razu złożę, tak jak była, żeby mi się to nie pelętało. Tu podłączam ją do tej rury i pompuję kompresorem ciśnienie do cysterny. Tutaj jest zawór, znaczy licznik ciśnienia, ale chyba jest popsuty, ponieważ ciśnienia w cysternie nie mam, bo jest otwarta, a wskazuje mi tutaj powyżej 2 barów. Więc coś tu jest nie halo. Tu jest zawór zwrotny, czyli one way valve, czyli w jednym kierunku zawór. Tu pcham i idzie tam do góry i robi ciśnienie, dzięki czemu można wypchnąć produkt. Tu jest zawór bezpieczeństwa. A ta rurka do czego służy dolna? Ta rurka dolna służy do obiegu zamkniętego, do rozładunku czy tam do załadunku na obiegu zamkniętym. Tutaj się podłącza rurę, pipe, i te opary, przykładowo gdy ładują mnie od dołu, to te opary, które tam powstają w cysternie, muszą się rozładować. Żeby się nie wydostały do atmosfery, to tu się podłącza pipe i robi się gas pendulum, czyli obieg zamknięty. Tędy wychodzi właśnie, wychodzą te opary i oni sobie gdzieś je tam, że tak powiem, neutralizują. Dobra, to co, idziemy na górę może teraz, tak po szybkiego, bo ja jestem przed załadunkiem i tak przy okazji chciałem sobie wszystko sprawdzić, czy jest ok. Tutaj jest drabinka, podnosi się drabinkę, tam w górze wtedy rośnie ta barierka. O. No i dobra, jestem na górze cysterny. Tutaj jest barierka, tak sobie ją rozłożyłem. A z góry zawsze ciekawszy widok na port w Antwerpii. Dobra. Tu są włazy. Lift. Otworzymy może. Dobra. No i to jest pierwszy lift access do całej cysterny. Cysterna jest jednokomorowa. Tu jest ten ta rura od tego pchania powietrza. Tu jest zawór. Zawory zawsze, jak jest prostopadle do rury, to znaczy, że jest zamknięty, a jak jest równolegle, czyli tak, to zawsze jest otwarty. To taka... No i to jest pierwszy akces. Tu jest falochron, czyli water break. Tak wygląda w środku cysterna. Ogólnie nic ciekawego nie ma. Dobra. Tak. To tu od razu sobie opuszczę. Zakręcę screw, czyli śrubę. No już źle zrobiłem, ponieważ zawsze się najpierw zakłada po kolei lekko śruby. Dobra.
a potem się zakręca je na krzyż, tak? To się robi przy zakręcaniu koła. Wtedy równomiernie ze wszystkich stron się zakręci. Nie będzie tak, że z jednej strony będzie zakręcona, a z drugiej strony pojawią się jakieś tam nieszczelności. Dobra. I to jest pierwszy akces, jest closet. Jeszcze to putem dociągnę kluczem. Jest taki klucz do dociągania tych śrub. Było wszystko tip top, nie? Dobra. Tu jest drugi. Drugi będzie mały open access. Tu jest mała pokrywa. No. Zajrzymy do środka, co tam jest w środku. A. Też water break. Dobra. I znowu na krzyż, a potem znowu. Dobra. No, środkowy będzie też duży, ale środkowy zostawiam otwarty, bo to pójdzie na załadunek. Tutaj przedostatni jest mały, no i ostatni jest też duży akces. I tutaj również znajduje się zawór denny, czyli bottom well. Od razu go zakręcę. W prawo zakręcamy, w lewo odkręcamy. No i on się po tym, po ilości zaworów dennych, właśnie można poznać dokładnie, jaka jest liczba komór. Zawory denne znajdują się na górze, aczkolwiek mogą również znajdować się na dole. No i tutaj. O. Nie wiem, czy będzie widać. O, tam jest ten zawór denny bottom well, który zakręca całkowicie odpływ. To jest cysterna, jedna z najprostszych.